Jak wynika z danych Krajowego Rejestru Długów, zadłużenie branży budowlanej wynosi ponad 1,5 miliarda złotych i na przestrzeni roku wzrosło o 262 miliony złotych. Wraz ze wzrostem zadłużenia przybyło również dłużników, których jest aktualnie 46 800, a ich średni dług wynosi około 33 tysięcy złotych, czyli o ponad 5 tysięcy złotych więcej niż rok temu. Wśród zadłużonych podmiotów dominują jednoosobowe działalności gospodarcze, które odpowiadają za 70% wszystkich dłużników. Jak zaznaczają eksperci, największy wpływ na branżę budowlaną miała rosnąca inflacja, a wraz z nią gwałtowny skok cen materiałów budowlanych, paliw oraz energii. Na skutek rosnących stóp procentowych nastąpił także paraliż na rynku kredytów hipotecznych oraz spadek popytu na nowe mieszkania. Wśród głównych sektorów branży budowlanej najwięcej przeterminowanych zobowiązań mają firmy wykonujące budowlane roboty specjalistyczne oraz te zajmujące się wznoszeniem budynków. Firmy budowlane mają też swoich dłużników. Inne przedsiębiorstwa są im winne przeszło 300 milionów złotych. Z tego ponad połowę stanowią wzajemne długi sektora. Liczba pasażerów podróżujących koleją w drugim kwartale tego roku zwiększyła się o 6,5 miliona osób, wynosząc na koniec czerwca 39 milionów 600 tysięcy pasażerów, poinformował Urząd Transportu Kolejowego. Jak wskazał urząd, liczba pasażerów w analizowanym okresie wzrosła niemal we wszystkich województwach w porównaniu do roku poprzedniego. Największy wzrost odnotowano w województwie podkarpackim, gdzie w ujęciu rok do roku liczba pasażerów zwiększyła się o 26,4%. Większą liczbę pasażerów odnotowano również w województwach małopolskim o 17,9% oraz lubelskim o 17%. Z kolei w województwie mazowieckim odnotowano niewielki spadek kształtujący się na poziomie 0,01%. Największy udział w liczbie odprawionych pasażerów zaobserwowano w województwach mazowieckim, pomorskim i dolnośląskim. W drugim kwartale bieżącego roku odprawiono w nich łącznie ponad połowę wszystkich podróżujących koleją. Polska Agencja Kosmiczna uruchamia rekrutację na dwuletnie płatne staże w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Nabór jest wynikiem porozumienia pomiędzy Ministerstwem Rozwoju i Technologii a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie Narodowego Programu Stażowego. W ramach porozumienia polscy absolwenci studiów magisterskich związanych z szeroko rozumianą branżą kosmiczną będą mieli szansę zdobycia doświadczenia w tej dziedzinie w biurach Europejskiej Agencji Kosmicznej w Niemczech, we Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii oraz Holandii. Pierwsi stażyści wyłonieni w rekrutacji rozpoczną pracę w wybranym przez siebie biurze już w lutym 2024 roku. Program stażowy przewiduje łącznie 30 dwuletnich płatnych staży. Jak dotąd w ciągu 10 lat członkostwa naszego kraju w Europejskiej Agencji Kosmicznej opracowano w Polsce 100 technologii kosmicznych, a polskie podmioty zaangażowane były w najbardziej prestiżowe misje naukowe. Rzecznik rządu Piotr Miller poinformował, że projekt ustawy przedłużającej wakacje kredytowe na kolejny rok trafił do Sejmu. Poprzedni projekt noweli ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom został przyjęty przez rząd 24 października, a 3 listopada został skierowany do Sejmu poprzedniej kadencji. Zgodnie z projektem zawieszenie spłaty kredytów hipotecznych w 2024 roku będzie odbywało się na tych samych zasadach co w roku bieżącym. Ograniczona zostanie jednak liczba osób uprawnionych do skorzystania z zawieszenia spłaty. Taka możliwość przysługiwać będzie kredytobiorcom, których kwota kapitału udzielonego kredytu była nie wyższa niż 400 tysięcy złotych. Jak wskazano w dokumentacji projektu, koszt tzw. wakacji kredytowych dla banków w przyszłym roku przekroczy 8 miliardów złotych. Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych podało, że od sierpnia bieżącego roku systematycznie zwiększa się liczba firm planujących w najbliższym czasie podnieść swoje ceny. Tendencja ta najbardziej widoczna jest w branży spożywczej, wśród producentów odzieży, u producentów pojazdów oraz w firmach zajmujących się naprawą i konserwacją maszyn i urządzeń. Jak wskazano, drugi miesiąc z rzędu nasilają się oczekiwania inflacyjne konsumentów oraz przedstawicieli firm sektora przetwórstwa przemysłowego. Agencja Reuters poinformowała, że w Rosji trwa budowa fabryki, w której mają być produkowane na masową skalę zaprojektowane przez Iran drony kamikadze Shahed-136. Moskwa ma wykorzystywać je przeciwko ukraińskim obiektom energetycznym. Budowę zakładu potwierdzają zdjęcia satelitarne przeanalizowane w raporcie amerykańskiego Instytutu Nauki i Bezpieczeństwa Narodowego. W swoim raporcie Instytut podkreślił, że ani Stany Zjednoczone, ani ich sojusznicy nie nałożyli sankcji na właściciela fabryki, ani na powiązane z nią spółki. Bezzałogowce sprowadzane z Iranu mają zasięg do około 1000 km i mogą przenosić do 50 kg materiałów wybuchowych. Rosja wykorzystuje te maszyny do przeprowadzania ataków na cele obiektów cywilnych oraz obiektów infrastruktury krytycznej na niemal całym terytorium Ukrainy.